Pamiętasz, w jaki sposób, kiedy byłeś małym dzieckiem, rodzice zwracali się do ciebie? Jeśli to były miłe, pieszczotliwe słowa, no to jest co wspominać. I na pewno te słowa wywołują radość do dnia dzisiejszego. Jeśli nie były pozytywne, może rodzić się trauma. Ale na pewno człowiek wyciąga wnioski z przeszłości i do swoich dzieci, do swoich wnuków mówi pieszczotliwie. Mój ty skarbie kochany. I tym skarbem kochanym jestem ja i ty. I dzisiaj, aby nie zginąć, Jezus daje mi trzy przypowieści. Spróbujmy dzisiaj zobaczyć, czy naprawdę robię wszystko, sprzedaję wszystko, co posiadam, aby być dla Jezusa, aby moje dobra materialne, to kim jestem, wszystko to stawiam na jedną kartę, aby być z Jezusem. Kościół jest tą Bożą siecią. W tej sieci są ryby dobre i złe, sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Nie wystarczy zostać ochrzczonym. Nie wystarczy przyjąć te czy inne sakramenty. Jezus dzisiaj mówi mi to w miłości. Czy jestem dobrą rybą? Czy ze skarbca Starego i Nowego Testamentu czerpię pełnymi garściami? Jezus dzisiaj zaprasza mnie do tego, abym spróbował zobaczyć, czy jest On dla mnie wszystkim. Że czy bez Niego żyć nie mogę. W tej wspólnocie Kościoła jest Eucharystia. Ona jest tą cudowną perłą. We wspólnocie Kościoła panuje Bóg. Jego odwieczne panowanie, Jego relacja z Nim. I do tego zaprasza dzisiaj mnie Pan. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi dzisiaj do nas: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg współdziała we wszystkim tych, którzy Go miłują. I nie chodzi tutaj o uczucie, nie chodzi tutaj o parosekundową miłość, tylko o coś więcej. On mnie powołał, usprawiedliwił, to znaczy umarł za mnie i zaprasza do wieczności. Spróbujmy dzisiaj w wieczornej modlitwie na nowo zawierzyć swoje życie Jezusowi. Zobaczyć, czy te decyzje, które podejmowałem w ubiegłym tygodniu, ludzie, z którymi otaczałem się, to wszystko, co robiłem, było jednym wielkim podobaniem się Bogu. Spróbujmy na nowo swoje życie zawierzyć dobremu Bogu, aby był On dla mnie wszystkim. Do zobaczenia.